Oszczędności emerytalne są oszczędnościami długoterminowymi i pieniądz emerytalny, czyli pieniądz odkładany dzisiaj na emeryturę z perspektywy zarządzających funduszami inwestycyjnymi czy funduszami emerytalnymi jest najlepszym pieniądzem. Jest najlepszym, bo jest długoterminowy. Więc jeżeli pomysł PPK przetrwa, tak, burze polityczne, tak, głęboko wierzę, że przetrwa, bo to jest fajny, dobry pomysł, to z każdym rokiem, każdą pięciolatką będziemy mieli coraz większe aktywa zgromadzone w ramach pracowniczych planów kapitałowych i one będą w coraz większym stopniu ważyły chociażby jako też kapitał gromadzony czy akumulowany na giełdzie. Oczywiście dzisiaj jesteśmy na początku tego procesu. Ten proces, pomysłodawcy zakładają kilka czy kilkanaście miliardów złotych nowych zasileń czy nowych środków odkładanych w PPK, z czego pewna część trafi pewnie na warszawską giełdę papierów wartościowych, ale w dalszym ciągu to jest kilka miliardów rocznych. Rocznie. To jeszcze nie jest, tak? To jeszcze nie jest coś, co rozrusza giełdę jako taką, ale na pewno jako jakiś strumyczek, który będzie przynajmniej dopływem też nowych środków, na pewno będzie miał wpływ na rozwój rynku kapitałowego. Natomiast bardzo dużo zależy od tego, na ile PPK staną się powszechne, na ile staną się popularne i na ile rzeczywiście z tych milionów uczestników będziemy mieli, jaki procent będziemy mieli tej partycypacji i rzeczywiście jakie składki będą wpływały. Im będą większe, im będzie więcej uczestników, im będzie więcej składek, tym lepsza perspektywa dla polskiego rynku kapitałowego. Środki w ramach pracowniczych planów kapitałowych będą zarządzane komercyjnie, przez podmioty komercyjne, przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych i prawdopodobnie także przez powszechne towarzystwa emerytalne. To są podmioty komercyjne, to nie są podmioty w żadnej mierze związane z budżetem państwa. Oczywiście niektóre z tych podmiotów są spółkami, córkami Skarbu Państwa, tak jak PZU na przykład, natomiast jak najbardziej są to podmioty komercyjne, działające na zasadach komercyjnych. Te środki gromadzone w ramach PPK będą środkami prywatnymi, będą środkami pochodzącymi z prywatnych oszczędności nas uczestników i one też z mocy samej konstrukcji prawnej, tak, są czy będą nasze. Nie ma tutaj, ja nie widzę żadnego zagrożenia dla prywatności tych środków, przynajmniej na etapie oczywiście projektowanej ustawy. Tak. Jest to sytuacja dużo lepsza z perspektywy uczestników niż OFE, które były częścią systemu publicznego. Chcemy czy nie, ale i to potwierdzały także orzeczenia sądów i polskich i zagranicznych, środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych mają charakter publiczny. Natomiast środki, które będziemy gromadzili w PPK, mają charakter i będą miały charakter prywatny, tak jak lokaty bankowe chociażby, czy dzisiaj funkcjonujące pracownicze programy emerytalne.